25 kwietnia przypada święto świętego Marka, Ewangelisty. Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Dzieje apostolskie wspominają go jako Jana zwanego Markiem. Pochodził z Palestyny. Nie znamy imienia jego ojca. Zapewne w czasach publicznej działalności Pana Jezusa jego matka, Maria, była wdową. Pochodziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie to ona była właścicielką wieczernika, gdzie Chrystus spożył z apostołami ostatnią wieczerzę. Człowiek niosący dzban wody to prawdopodobnie Marek. Jest również bardzo możliwe, że matka Marka była właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje ciekawy szczegół, o którym żaden z ewangelistów nie wspomina, że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim pewien młodzieniec, kiedy usłyszał krzyki z grai żydowskiej, owinięty jedynie prześcieradłem wybiegł na zewnątrz. Uciekł z ogrodu z krzykiem, zostawiając za sobą prześcieradło. Święty Marek był uczniem świętego Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego święty Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go swoim synem. Wieczernik służył apostołom za dom schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się książę apostołów zaraz po swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia. Kiedy w roku 44 święty Paweł i święty Barnaba przybyli do świętego Piotra z jałmużną dla kościoła jerozolimskiego, znaleźli świętego Piotra i świętego Jakuba w wieczerniku. Barnaba był krewnym Marka. Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem w pierwszej podróży na Cypr. Marek jednak sprzeciwił się Pawłowi w dalszej podróży. W roku 49 zawrócił w Pergę i powrócił do swego domu. Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą na swoją drugą podróż apostolską, Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale apostoł narodów nie zgodził się na to. Wtedy Barnaba opuścił Pawła i razem z Markiem udał się na Cypr. Była to wyspa rodzinna Barnaby, a może także i Marka. W kilkanaście lat potem, w roku 61, widzimy ponownie Marka przy Pawle w Rzymie. Pisze o tym sam apostoł w liście do Kolosan i do Filemona. W liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi, aby przybył do niego także Marek, jest mu bowiem potrzebny do posługiwania. Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o świętym Marku. Nie wiemy nic pewnego o jego dalszych losach. Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Odnośnie do męczeństwa świętego Marka nie mamy żadnych danych. Największą zasługą świętego Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy świętego Piotra. Marek napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według świętego Łukasza. Tekst markowy mógł więc powstać w latach 50. Autor zaczyna swoją relację od chrztu Jezusa i powołania Piotra na apostoła. Podaje on charakterystyczny szczegół pobytu Jezusa w domu świętego Piotra i uzdrowienie jego teściowej. Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki, tłumaczy również zwyczaje żydowskie. Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w rzymskiej gminie chrześcijańskiej Aleksandra i Rufusa jako pośrednich świadków męki pańskiej. Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i stolarzy. Przyzywany jest podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody. W ikonografii święty Marek ukazany jest w stroju arcybiskupa w paliuszu albo jako biskupa wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m.in. lew ze skrzydłami, jedno z apokaliptycznych zwierząt, drzewo figowe oraz zwój. Jego atrybutami są lew u stóp, drzewo figowe oraz zwój. Módlmy się. Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi, Ewangeliście, misję głoszenia dobrej nowiny. Spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste, exaudi nos, Kyrie
Christe eleison, Kyrie.